Pan Rabenda, trener drużyny gości MKS-u Czechowice. MKS Czechowice Dziedzice. Dziedzice, przepraszam, bo z Dziedzicami zapomniałem teraz. Gratuluję zwycięstwa w Kujakowicach. Chciałem o kilka refleksji z meczu. No, dziękuję bardzo. No, mecz myślę, że był dosyć emocjonujący. Partie były zacięte. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, zwycięstwa na tej sali. Jednak jest drużyna gospodarzy, no, jest dużo wyżej w tabeli i w poprzednich sezonach również my gramy w tym samym składzie. Także no, jechaliśmy z obawami. Natomiast no, bardzo cieszymy się z tego, że od niej udało nam się tutaj odnieść zwycięstwo, zdobyć dwa punkty. I pytanie takie, jaki plan ma MKS Czechowice Dziedzice? Pierwsza ósemka, czy raczej druga? No, bardzo byśmy chcieli, natomiast no, pierwsze mecze niewątpliwie z trudnymi rywalami spowodowały to, że no, mamy 4, teraz mamy 6 punktów. Teoretycznie słabszymi będziemy grali, ale to jest tylko w teorii, także zobaczymy. No, bardzo byśmy chcieli grać w pierwszej ósemce, no, bo to wiadomo dla chłopaków, którzy są jeszcze bardzo młodzi. Też jest okazja do sprawdzenia się z mocniejszymi dużo rywalami. No, drużyna młoda, rokująca jeszcze nadzieję na przyszłość, prawda? Tak, tym bardziej, że wszyscy w zasadzie są z okolic Czechowic, poza jednym Bartkiem, który studiuje w Krakowie i tam mieszka, teraz dojeżdża do nas. No, natomiast w dniu dzisiejszym myślę, że na szczególne słowa zasłużył Dawid Grabski, który no, ograł waszą jedynkę dosyć pewnie. Nie wiem, myślę, że dla was też to była taka niespodzianka in minus, no, z tego się bardzo cieszymy. Dawid gra w tym sezonie bardzo dobrze, myślę, że najlepiej z chłopaków, najrówniej. No, mecz był dość wyrównany, powiedzmy, moim zdaniem remis byłby sprawiedliwszy, ale mimo to gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję bardzo, no, nie obrazilibyśmy się, gdyby był remis. Przed meczem wzięlibyśmy to, jak to się mówi, w ciemno. Udało nam się przechylić, ale w ostatnim pojedynku, z tego jak mówię, no, cieszymy się bardzo. To życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Czechowicach. Dziękuję. Na rewanżu. Mam nadzieję, i w pierwszej ósemce. Mam nadzieję, że w pierwszej ósemce w tym sezonie. Panie Marku, nie gratuluję, ale dziękuję za mecz. Pierwsza porażka w sezonie, co pan na ten temat powie? Powiem tak, no pierwsza porażka, no ale mamy już bodajże 6. kolejkę teraz spotkań, więc to też nie jest, że tak powiem, wielka niespodzianka. Przegraliśmy, jasne, daliśmy z siebie wszystko, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to jest 6. mecz, tak? Byliśmy bez porażki, takie rzeczy się zdarzają, to jest sport, tak? Raz się wygrywa, raz przegrywa, więc uważam to za, jeżeli wyciągniemy z tego wnioski, to uważam to za dobrą lekcję, tak? Przed nami kolejne mecze i kolejne punkty. To znaczy MKS Czechowice Dziedzice w tabeli na dole, ale jeżeli się weźmie pod uwagę, z kim grali do tej pory, to może drużyna silniejsza, jak miejsce w tabeli wskazuje na to, nie? To na pewno, tak? Tutaj, że tak powiem, kilku zawodników, którzy grali w Czechowicach na co dzień, że tak powiem, trenują i występują na przyzwoitym poziomie, także to też nie jest zaskoczenie. Dzisiaj kilka partii przegraliśmy po 3-2, które tak naprawdę były decydujące. No trochę zawiodło, że tak powiem, szczęście, nie dopisało nam, które wcześniej nam dopisywało. Odwróciły się losy spotkania i przegraliśmy 6-4. Nie jest to wynik, że tak powiem, 8-2 bądź 9-1, gdzie był pogrom. Mecz był na styku i przegraliśmy. No, po prostu mieliśmy mniej szczęścia. Kujakowice miały na początek raczej właśnie odwrotnie, słabszych przeciwników, powiedzmy teoretycznie przynajmniej. W tej chwili zaczyna się trochę jeszcze Sosnowiec, powiedzmy tam, ale potem będzie Borucin i już przychodzą tak zwane krachery. Jak pan z tym tutaj, jak pan widzi tutaj nasze możliwości? Powiem tak, no nasze możliwości się troszeczkę skurczyły, tak? Wiadomo, co nas spotkało, więc teraz musimy pokazać, jaką silną drużyną jesteśmy, że w drużynie naszej jest siła, że razem przez to wszystko przejdziemy, tak? No mamy trochę przeciwności losu. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby udowodnić, że tak naprawdę damy radę i weźmiemy się w garść po tym, co nas spotkało i spróbujemy, że tak powiem, zaskoczyć jeszcze wszystkich kibiców i powalczyć o górne lokaty, tak? Tutaj mam nadzieję, że będzie to czwórka, tak? W tym roku i do tego byśmy chcieli doprowadzić, tak? Więc no, liczę na całą drużynę i na resztę kompanów, że będziemy grać na przyzwoitym poziomie. Mamy tak swojego rodzaju, że tak powiem, nauczkę dzisiaj, więc trzeba z tego wyciągnąć wnioski i ciężko trenować i skupić się na następnym meczu. Czyli jedziemy do Sosnowca i zabieramy punkty? Powiem tak, my już tam jesteśmy, już wygraliśmy.